Witam wszystkich zebranych. Mówi Zofia z Krakowa. Pobudka poranna. 4 stycznia 2012 rok, środa, druga kronik 25:8. Co Bóg może zrobić? Lecz wyrusz sam, działaj, wytrwaj dzielnie w boju. W przeciwnym razie Bóg przywiedzie cię do upadku wobec nieprzyjaciół. Bóg ma bowiem moc, by wesprzeć, ale i przywieźć do upadku. W jedności i równości. Choć Biblia z naciskiem podkreśla, że Bóg jest jeden, hebrajskie eszat, to jednocześnie wyraźnie mówi o troistości Boga. Ludzie studiujący Pismo Święte na przestrzeni wieków w wielu starotestamentowych wersetach dostrzegali wyraźne dowody troistej natury bóstwa. To prawda, podobnie jak wiele innych prawd, została pełni objawiona i rozwinięta w Nowym Testamencie. Przeczytaj 1 Mojżeszową 1:26-27. Jak te wersety świadczą o mnogości osób? Potem rzekł Bóg: uczyjmy człowieka na obraz nasz, podobnego do nas, i niech panuje nad rybami morskimi i nad ptactwem niebios i nad bydłem i nad całą ziemią i nad wszelkim płazem pełzającym po ziemi. I stworzył Bóg człowieka na obraz swój, na obraz Boga stworzył go, jako mężczyznę i niewiastę stworzył ich. Jak te wersety świadczą o mnogości osób bóstwa? Takie połączenie liczby mnogiej i liczby pojedynczej w odniesieniu do Boga występuje także w 1 Mojżeszowej 11:7-8 w kontekście budowy wieży Babel. Najwyższy mówi: stąpmy tam i pomieszajmy ich język. Przeczyta Izajasza 6:8, Biblia Gdańska. Potem słyszał głos Pana mówiącego: kogóż poślę, a kto nam pójdzie? Wtedy rzekł: oto ja, poślij mnie. A kto nam pójdzie? W jaki sposób mnogość osób bóstwa jest wyrażona w tych wersetach? W jaki sposób Piotr w swoim kazaniu w dniu Pięćdziesiątnicy wywyższył Jezusa jako osobę bóstwa? Dzieje apostolskie 2:33. Piotr, Żyd wyznający monoteizm, wierzący w jednego Boga, głosi boskość Chrystusa. W swoim liście do Żydów, chrześcijan w diasporze, Piotr zamieszcza pośrednie dowody na trójosobową naturę Boga. Zobacz 1 Piotra 1:1-3. Jak Paweł uwzględnia troistość osób bóstwa w opisie procesu zbawienia. Zobacz 2 Koryntian 1:20-22, 13:13. Bo obietnice Boże, ile ich było, w Nim znalazły swoje tak, dlatego też przez Niego mówimy amen ku chwale Bożej. Tym zaś, który nas utwierdza wraz z Wami w Chrystusie, który nas namaścił, jest Bóg, który też wycisnął na nas pieczeń i dał zadatek ducha do serc naszych. Łaska Pana Jezusa Chrystusa i miłość Boga i społeczność Ducha Świętego niech będzie z Wami wszystkimi. Przy pomocy naszych niedoskonałych umysłów, na dodatek skażonych grzechem, nie jest nam łatwo pojąć tę naukę w pełni, ale nie powinno nas to dziwić. Przecież mamy do czynienia z naturą Boga, Stwórcy Wszechświata. Jakież niemądrze byłoby przypuszczać, że jesteśmy w stanie w pełni Go zrozumieć,
zwłaszcza, że jako ludzie niemal niczego nie rozumiemy w pełni. Zastanów się nad najprostszą rzeczą, jaka przychodzi ci na myśl, na przykład nad życiem. Jak wiele aspektów tegoż zjawiska wykracza poza granice twojego pojmowania. Tym bardziej dotyczy to dziedziny tak wzniosłej i skomplikowanej jak natura samego Boga. Dziękuję.